Przed nami ostatnia noc w roku. Noc sylwestrowa to czas intensywnej pracy zarówno dla lekarzy i pielęgniarek, jak i ratowników medycznych, którzy odnotowują wówczas znacznie wyższą liczbę wezwań niż na co dzień. Czas sylwestrowo-noworoczny obfituje w dużą ilość przyjęć pacjentów do szpitala z powodu urazów oraz nieszczęśliwych wypadków, które często wynikają z braku wyobraźni, hucznej zabawy, nadmiaru alkoholu, brawury oraz głupich żartów. To jest taki szczególny okres, zwłaszcza na sorze, na nolu, kiedy... Są zwykle problemy z obsadą, tak samo było i, i przez w tym okresie tym świątecznym. Na oddziałach szpitalnych takich problemów nie ma, ponieważ oddziały szpitalne z reguły pracuje personel z tymi szpitalami, z tymi oddziałami związany. Brak pełnej obsady na szpitalnym oddziale ratunkowym szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim to problem, z którym dyrekcja Rycznicy boryka się od kilku miesięcy. Na tym odcinku szpitalnym pracują najczęściej lekarze niezwiązani z innymi oddziałami. W dni świąteczne czy sylwestra skompletowanie pełnej obsady jest trudne. Zachęcanie lekarzy wyższymi stawkami, by dyżurowali w te szczególne dni, też nie przynosi efektów. Na sylwestra mamy w tej chwili grafik zapięty, natomiast na nowy rok niestety nie poszukujemy nadal chętnych do dyżurowania. Sylwestrowa noc to szczególna noc w roku. Pamiętajmy, że udana zabawa to bezpieczna zabawa. Umiar i zdrowy rozsądek przede wszystkim, jeśli nie chcemy powitać nowego roku na szpitalnym oddziale ratunkowym.